takie podejrzenie, że w ogóle teraz żyjemy w świecie, w którym agresja jest czymś złym. Ja żyję w świecie, w którym złym, mężczyzna musi być agresywny, oczywiście. Ale i mężczyzna może bić drugiego mężczyznę po twarzy. To nie jest bicie, to jest policzkowanie, czyli uznanie czyli go policzkowanie za człowieka, nie jest biciem. Uznanie go za człowieka bez honoru. I on w tym momencie musi się wytłumaczyć, albo musi przeprosić, albo musi zwołać sąd honorowy, albo musi wyzwać mnie na pojedynek, bo takie jakieś obyczaje. Ale czy, jak to na pojedynek? Chciałby pan, żeby Boni pana wezwał na pojedynek? Jest oczywiście możliwe. Jest oczywiście możliwe. Jesteśmy obaj europosłami, więc mamy immunitet i nikt nam nie może zabronić się ale co, jak ten pojedynek Były takie pojedynki między posłami, oczywiście. Ale kiedy? No to przed wojną. Skąd? Kiedy były teraz jakieś ostatnie pojedynki między posłami, które pan pamięta? W latach 90. na przykład pojedynkował się dwóch posłów w Brazylii. Też nie w Brazylii, dobrze, to w Brazylii. Ale pan by się pojedynkował na co z Boniem ewentualnie? To, to zależy, to by ustawili sekundanci. A pan umie strzelać? Czy to takie brzmi to trochę? To, wie pan, to nie o to chodzi, żeby umieć strzelać. To Bóg nosi kulę w takim momencie.